Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Transport Fever 2. Ten samolot i ten kolejny, który widzicie, będą służyły nam do przewożenia towarów, tak? Dokładnie towarów. Dokładnie tych, których zdupiłem cały łańcuch produkcji, matko. Szukałem, powiem Wam, różnych rozwiązań. Naprawdę, przeszukałem. No, poradników to tak no, średnio szukać. I powiem Wam, co się wydarzyło. No, nie uwierzycie kompletnie. Na początku to chciałbym podziękować bardzo serdecznie Kasia Kicia. Poradziła mi, żebym sprawdził dokładnie cały łańcuch, jak on został stworzony. Ja to tak naprawdę budowałem poza nagraniem i budowałem wiele wątków. I w jednym z pociągów po prostu ustawiłem inny załadunek niż powinien być. I to spowodowało, że no niestety, ale się nie da. Kurde, ładnie to wygląda, jak one się tutaj pakują. Patrzcie. No i powiem Wam, że Kasia Kicia przeczytała może nie tyle poradnik do Transport Fever 2, co na zasadzie prób i błędów. I sama poradziła mi, żebym przepatrzył właśnie łańcuch produkcji, żebym dokładnie jeszcze raz spojrzał, chociaż ja już byłem sceptyczny, będąc oczywiście pewnym, że zrobiłem wszystko jak należy, bo dość często podchodzę do tego dość skrupulatnie. No, okazało się, że nie. No i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo pozdrawiam, życzę wesołych świąt, mam nadzieję. A co tutaj mamy w ogóle? Samolocik, kargusik. Czy to tak jest, że jak zawracam ten samolot, to on będzie tak z otwartym tym leciał? To niedobrze, kaczucha. To nie za dobrze. Powiem. Ale chciałem zobaczyć, jak ten drugi będzie pakowany, czy ładowany. Jak on będzie tutaj ładowany? Kurde. Ładna maszyna, powiem Wam. Naprawdę, naprawdę fajnie są te maszyny odwzorowane. Tak jak narzekałem, tak. No, też trzeba powiedzieć, że twórcy tutaj w wielu przypadkach się postarali. No zobaczcie, jak wygląda ten model. To jest model z gry. Ja jeszcze nie mam żadnego tutaj moda. To nie jest zmodowany. Naprawdę jest ładnie odzwierciedlony. Szkoda, że nie wyłączają tych silników. Nie wiem, czy to tak jest naprawdę. Mógłby się tam jakiś pilot wypowiedzieć może. Ktoś, kto się zna. Czy to na włączonych silnikach się pakuje te samoloty? Chyba nie, bo to żarłoby za dużo paliwa. Chociaż może... No nie wiem, jak to wygląda w rzeczywistości. Ale na włączonym stoi, no. Taka jest prawda. I teraz mogę Was z czystym sercem poinformować, że ta produkcja, zobaczcie, towarów idzie troszeczkę wolno, troszeczkę tak, wiecie, powoli, ale to jest spowodowane tym, że no tutaj, nie wiem, fabryka tyle produkuje, ile produkuje i tyle, tak? Nie wiem, może częstsze dostawy trzeba robić? No sam nie wiem. Pociągi mam dwa, bo tutaj zwiększyłem to. Latają. Proszę bardzo, ten ma już 109. Wiesz co, to dawaj, to jedź już, kurde, jedź. Nie wiem, jeżeli po prostu to będzie niewystarczające, to uruchomię. Tutaj mamy jeszcze beczkę, więc co tutaj jest? Szyb naftowy, który produkuje ropę naftową, o to nam będzie chodziło, więc naprawdę nie widzę problemu. Nie widzę żadnego problemu absolutnie. Co tutaj się wydarzyło? Aha, ty stoisz, bo stoisz. Okej. Bo się ładujesz.
I tam po drodze, co tam się w ogóle dzieje? Aha, ten już leci składami. A tutaj jak mamy produkcję? No, produkcja desek jest jaka jest. Aha, powymieniałem troszeczkę oczywiście składów, zróżnicowałem je. Nie ma potrzeby na razie, żeby one latały tam nie wiadomo jakie prędkości, więc sobie pozwoliłem dać część takich mniejszych wagonów i takie duże zestawiłem. No w dzisiejszych czasach raczej spotkamy tylko takie duże, ale zatrzymałem czas na 1964 roku, więc no tak jest jak jest, nie? Tak to wygląda. Powiem wam, czego jeszcze bym chciał. Chciałbym, aby tutaj albo tutaj dowozić coś, kurde. Wiecie co? Szukałem tak naprawdę, żeby wam uruchomić drogę wodną. I dzisiaj zajmiemy się tym, chociaż to połączenie nie będzie nam tutaj jakoś potrzebne, ale to już seria załatwi. Jak będziemy mieli serię, ostatnio głosowanie naprawdę idzie w tym kierunku, żeby była jednak ta seria, to zrobimy tak, jak się należy i będzie dobrze. I będzie bardzo mocno w porządku. A na razie zrobimy połączenie, które nie jest do końca potrzebne, ale my je uruchomimy, dlatego tylko po to, w sumie, żeby popatrzeć na statki. I tyle. Tak. Pokaż. To nawet przyzwoicie wygląda, powiem wam. Nie, ja nie chcę tego wybuchać. Pokaż, jak się konfiguruje. Zbuduj duży dok. A, to takie. I do czego ja to mogę przymocować? Gdzie ja to mogę? Czekaj, passenger. Okej. Aha, to takie rzeczy. I ja bym chciał, żebyś coś takiego posiadał. I chciałbym, żebyś też posiadał coś takiego. A tutaj jeszcze byś dał takie coś wielkiego. Aha, bo jak dam tutaj, to nie. Aha. Dobra, ja na razie dam coś takiego. Zobaczę, jak to będzie funkcjonowało. No bo szczerze mówiąc, to nie wiem. Teraz tak, w kargusie. Co my mamy w kargusie? Aha, doki, tylko że towarowe. Rozumiem. I takie. Kurde, fajnie to wygląda, naprawdę, powiem wam. Bardzo fajnie twórcy pomyśleli z tym przebudowywaniem. Aha, i takie coś ty jesteś. Aha, że tutaj i to tutaj można, tak? A ja bym chciał zobaczyć po prostu, jak to wygląda. To wszystko. Aha, to jest, że drogę tylko dobudowywuje, w sensie wyjście, dobra. Dobra, to okej. To ja bym chciał, żebyś ty, wiesz co, weź sobie wybuchnij. A duże, z dużych. Okej. Do dużych. Rozumiem. Ej, to można jeszcze tak konfigurować. I co, ja mogę tak w nieskończoność tych stawiać? Okej. Nie, no to akurat nie jest mi do niczego potrzebne. Taka chatka puchatka jest fajna, towarowa. Kurde. Ale nie wiem o co. Znaczy, no to jest małe. A to jest duże. Czemu to ma służyć na duże statki? Okej. Tylko, że wiecie co? Ja nie wiem jak się tym posługiwać. Gwać.
co ja tutaj dodałem. Coś taki. A! Rozumiem. Doki poza wodami żeglownymi, ale tutaj mamy. Rozumiem, rozumiem. A tutaj na małe. Dobra. Dobra, ja już wiem. Dobra. W takim razie stocznia. Stocznia, stocznia, stocznia. Gdzie ja tutaj tą stocznię mogę zamieścić? Jak to wygląda w ogóle? Aha, coś takiego. Czyli takiego. Ej, no to wygląda, powiem wam, fajnie. Naprawdę. Dobra, i teraz tak. Przelecimy tutaj. Zrobimy tutaj, czy my tutaj zrobimy? Jak się tutaj w ogóle sprawuje miasto? No, tramwaje jeżdżą. Kurde, jakie fajne są te tramwaje. Oglądałem wcześniej tam, powymieniałem poza odcinkiem, patrzyłem, kurde, powiem wam, no zobaczcie. Bardzo elegancki model. Naprawdę, no tramwaj jak tramwaj, nie? Ale kurde, ładny jest, po prostu jest ładny. Naprawdę bardzo estetycznie zrobili ten. No ja tak, kurde, co tutaj, nie... okej, tutaj zdobyliśmy w mieście, osiągnęły poziom 80. A, i sprawiłem. Kurde, niechcący. No dobra, okej, dobra, ale sprawiłem, ale to ja sprawiłem. Wiecie, o co chodzi, nie? No, to ja zrobiłem, że tak jest, jak jest. I tutaj zrobimy od razu tak, dróżkę, tako. Nie wiem, czy teraz dobrze robię, ale muszę tak zrobić. Dlatego, że chcę mieć tutaj połączenie i chcę mieć tutaj normalne autobusy. Skoro chcę mieć tutaj autobus, no to siłą rzeczy muszę coś, no, pożegnać mile i czule, tak? Dobra, okej. Okay. Czyli tak, ty baza idziesz out, ty tutaj sobie przystaniesz, o. Budynki jeszcze, baza autobusowa, no bo jest potrzebna. OK. Takie coś. I tutaj zrobimy taką linię, taką, żeby po prostu funkcjonowała i ona będzie leciała sobie, będzie sobie leciała. Gdzie będziesz sobie leciała, weź mi powiedz. Tutaj, tutaj. No to ja przelecę tędy. Przelecę tamtędy. I tutaj jakoś spowodujemy, żeby... Albo tędy, dobra. Okej. Okay. Dobra, już biorę się. Już się biorę. I następne przystanki to będą tutaj. Ja tak sobie będę, o... robił, tak jak mówiłem. Albo wiecie co, niech on tutaj wjeżdża, no bo dlaczego nie? Okej, okay. Ludzi jak ma zebrać, to też zbierze. Następnie będziesz przejeżdżał tu, tu. Taka krótka będzie to linia w sumie. I tutaj będziesz miał ten przystanek końcowy. Dobrze? Dobrze.
I teraz linia i będziesz tak jechał tu, tędy. A czemu się nie rysuje linia? Bo nie bardzo skumałem teraz. Trochę mnie to wybiło z rytmu, powiem. Tak, tak, tak. Aha, i tak. Okej. No trochę ten. Czemu? Nie wiem, coś jest. Coś jest nie tak. Kurde, no. Dobra, linia jest. Kurde, no. Nie wiem, no jest. Jest. A czemu nie było widać tych pasków? No, widzieliście, że nie było, nie? Kurde, trochę mnie to wybiło z rytmu. Tak szczerze. Dobra, no i co? I pasażery. Dajmy takich, nie wiem. Ze cztery. Myślę, że powinno to wystarczyć. Na tą linię na jedyneczkę wyjeżdżaj. Jeszcze wiesz co? Mógłbyś spowodować, żeby one jeździły czerwone. Nie wiem, jakoś tak elegantszy po prostu kolor. Albo no, może dlatego, że mój ulubiony, no nie wiem. Podoba mi się po prostu. Czy ty tutaj będziesz miał połączenie, kolego? Wydaje mi się, że będziesz miał. Tak? No, niby tak. No i nie widzę tutaj potrzeby, żeby coś dobudowywać. Trochę, kurde, mogłem dać wyżej ten. Myślałem, że on się do drogi dopasuje, on się nie dopasował. Ale to nie szkodzi. Bardzo ładnie imponuje mi to, że tak ładnie to wygląda tutaj. Naprawdę. Ej, nawet tabliczki są, zobaczcie. Że dok numer 3, tam nie wiem, nie, tutaj też jest trójeczka. A tutaj nie ma, bo nie daliśmy. A w ten deseń. Tutaj jest jedyneczka, a tutaj jest dwójeczka. Kurde, ładnie. Nie wiem, czy w portach osobowych były takie zegary. Szczerze powiem, nie mam pojęcia. Ale na pewno zamierzam wykorzystać potencjał, jaki tutaj, kurde. Ten 32. Tutaj towary? No nie, no chyba chodziło mi o ludzi bardziej. Dobra, to takie coś. I na linię, nowa linia. I tutaj zrobimy tak. I tak. I tą linię zrobimy na niebiesko. Na niebiesko. Całkowicie na niebiesko. No dobra, no to sobie płyń po morzach i oceanach, no co? Pokaż, jak to wygląda. Ej, jednostka jest naprawdę ładna. A jak będziemy chcieli popłynąć? A, siedzimy tutaj tak na czubie. To jest fajne. Podoba się mnie. Naprawdę się mnie podoba. Kurde. Tak fajnie rozgarnia tą wodę, zobaczcie. Właśnie o to mi chodziło. A FPS-y to mi prawie klękły. Wiecie co? Jeszcze zrobimy tak. Poczekaj. Weź zarządzaj linią i ty byś zrobił na trójeczkę. No, bo tam chyba nie ma wyboru, no. Dobra, i teraz weź pokaż. O. Naprawdę ładna jednostka, powiem wam.
fajnie szumi. Jak on, kurde, zawróci, widzieliście to? Naręczny, ale jaki kapitan w ogóle. Pierwszy statek na miejscu, osiągnięcie. Kurde, naprawdę fajna jednostka. Jest śmieszniutki przede wszystkim. Kapitan wariat. No, zrobimy ciebie... będziesz kapitan wariat. No, tak się będzie nazywała ta jednostka. Kurde, no naprawdę to jest ładne. Ty, ryba jest. Rybę, widzieliście rybę? Ej! W tych wodach są... Tutaj życie jest! O, kurde. To ja nie miałem pojęcia. Jeżeli tutaj ktokolwiek, kiedykolwiek będzie pływał, no to ja nie jestem kargomaniak. Nie ma opcji. Ale połączenie mamy, wodne mamy, tak? Turyści mogą się jak najbardziej pakować. Proszę bardzo. Kurde, naprawdę. Wiecie co? Mam ochotę. Ja wiem, że tutaj teraz... no i dobra, i okej. Małe, pokaż. Kurde, pokaż mi takie coś. Pokaż z dużych. A dawaj, jeden i ten też pokaż. Tutaj. Aha, bo ty bierzesz takie, a ty takie. Pokaż. Ty też. Wszystkie pokaż. Dobra, wszystkie mamy. I dobrze, i wszystkie na linię numer 2. Przypisać, aha, do statków. Dobra, rozumiem. Leci. No kurde, tak tylko żeby po prostu zobaczyć. No jestem ciekaw, jak to wygląda. No nie, no to jest kozackie. Ej, no kurde. Ciekawe, czy to można konfigurować, żeby miał więcej. Tutaj wypływa ta druga barka. Aha, to jest ta na płynne tematy. Aha, i tak go znosi, tak się odbił. Kurde, bardzo realistycznie mi się to... Wydaje mi się, że naprawdę realistycznie to wygląda. Tego ukroiło w połowie. To jest fajny statek. Kurde, ej. Chłopaki. Słuchajcie, ja mam taki jeszcze kozacki plan. Tak, ja bym chciał może tutaj skonfiguruj. Cargo, dawaj cargo. Nie tak. Nie, na pewno nie. Czekaj, to ja bym zrobił to tak. Ten mod zostanie usunięty. Dobra. O, oto mi się rozchodziło. I tutaj zrobimy na chwilę po prostu tak, tylko żeby zobaczyć, tak? Robię to tylko i wyłącznie po to, żeby się tym pobawić na chwilę, tak? I cargo, taki temat. Wiesz co, daj z tej strony dla ułatwienia tematów. No, coś takiego i tyle. O, aha, bo tu można budować tak, kurde, chyba w nieskończoność, mam wrażenie. No i dobrze, i tak zrobimy. Czemu nie? No i tamto mam wrażenie, że nie będzie nam potrzebne. I tutaj dla tych... A, poza wodami żeglownymi, ta. A, ty kozaku jeden.
Czekaj, bo tak naprawdę to ja mógłbym zobaczyć jeszcze tutaj woda. No nie mam tutaj za dużo tych wód żeglownych. Nie wiem o co chodzi, ale no dobra, no to zrobimy trochę inaczej. Kurczę, weź to skonfiguruj. Weź tak, na chwilę to. Cargo damy troszeczkę tutaj. Okej, chyba bliżej. I teraz dasz radę? Dasz radę, kurde. Chopie, dobrze. I tutaj, aha, bo to jest nie od tego, to jest od czegoś innego. Tutaj damy na towarowe. I na chwilę uruchomimy taką linię, wiecie, fejkową całkowicie, która będzie miała żółty tym razem kolor i damy ją. No weź, daj stację. Dodaj stację. Ale numer 2. Nie. Tylko numer 2 albo 1 jest. Czekaj. No ale dałem przecież tutaj, żeby mogły stawać i co? Dobra, okej, to jeszcze raz. Nie, no dałem, no dobrze jest. O co chodzi? Kurde, no nie wiem. No, mam nadzieję, że to będzie. Aha, bo to jest jedynka. Dobra, to przepraszam. Dobra, okej. Dobrze, w takim razie to. I dodaj stację. Tutaj. Żebyś była, o tu. Też na jedyneczce. I bajera. Pasuje mi. Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę. Naprawdę elegancko. Bardzo mi się to. Ale jestem, kurde. Powiem wam, zawodolony. Bardzo. Ty, ale cisną tutaj ostro. No i zobacz, barka sobie radzi. Kurde, widziałeś? Dobra, i wy. Możecie śmiało na tą. Można, ważne, nie można te trasy. Jak trasy nie możesz znaleźć? Chłopie. Kurde, no ja nie wiedziałem, że to taki problem będzie. Ej, no. Kurde, no. No ale jest cargo. Nie wiem o co chodzi. To też jedynka? No nie wiem o co tutaj chodzi w ogóle kompletnie. Dobra. Nieważne. To nie ma takiego wielkiego znaczenia w tej chwili. W takim razie. Pokaż mnie. 10 oczekuję. Ty pakujesz 8. Dobrze. 8 pakujesz. A gdzie jest ten drugi samolocik? Jesteśmy świadkami lądowania. Pa na to. Ale bajera. Kurde, podoba mi się tutaj, że możesz normalnie wejść wręcz w no kurde, w model. Bardzo fajnie to wygląda. Przyspieszę nieco grę.
Jeszcze raz dziękuję, Kasia Kicia, za pomoc w uruchomieniu. Dzięki za podpowiedź, dzięki za to, że po prostu chciało ci się w ogóle. Chciało ci się po prostu pomóc mi w tym, chociaż no, problem okazał się błahy i mogłem sam do tego dojść, no ale jednak okazało się, że fajnie, że jest przez drzewa. Myślałem, że sosna będzie, kurde. Dobra, nieważne. No i bardzo dziękuję, że chciało ci się po prostu poczytać, pomóc mi w tym problemie. No szkoda, że cała reszta widzów nie zareagowała tak do końca, ale podejrzewam, że święta, każdy ma swoje obowiązki, inne rzeczy. Z mojej strony to tyle, wesołych świąt wam życzę z pokładu takiego pięknego samolotu, kaczuchy. Naprawdę, transportowiec jest elegancki i zapraszam was na podróż, jak zawsze, taką oto maszyną. No to do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej! W środku coś ewidentnie gada. Się tłumaczy. Wesołych świąt wszystkim życzę, którzy oglądają mnie do końca.